Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 15 minut, a 20 jak będę prowadził, to nie ma problemu. Ja dopiero teraz zauważyłem, że wziąłem prezentację na 40 minut, więc będę musiał dwa razy przyspieszyć. Więc może niepotrzebnie, nie przedłużając. Tak, zajmuję się elektroniką, zajmuję się sztuczną inteligencją, tak w skrócie, tak zwaną cyberdiagnozą, czyli diagnostyką medyczną przy pomocy sztucznej inteligencji. Ostatnio zacząłem współpracę z takich ciekawszych rzeczy z fundacją Petera Scott Morgana. To jest pierwszy na świecie cyborg z Wielkiej Brytanii, w przypadku którego będziemy rozwijali różne takie systemy. Niestety pan Peter Scott Morgan parę dni temu zmarł, ale jego fundacja będzie dalej zajmowała się tymi systemami. Akurat zajmuje się wirtualną rzeczywistością i sztuczną inteligencją w tej wirtualnej rzeczywistości. Dzisiaj będzie o rewolucjach przemysłowych, bo rewolucje przemysłowe przeobraziły całą naszą rzeczywistość i tak naprawdę wszystko zaczęło się wraz z początkiem pierwszej rewolucji przemysłowej. Drodzy Państwo, gdyby Ziemia powstała rok temu, ludzie istnieliby od 10 minut, a rewolucje przemysłowe zaczęłyby się jakieś 2 sekundy temu. I może nie będę wchodził teraz w szczegóły, bo to wszyscy wiedzą, że na początku były maszyny parowe, mechaniczne krosna pozwalały tkać szybciej 8 razy niż przy pomocy takich ręcznych rozwiązań. Czas w produkcyjnych halach gwałtownie wtedy przyspieszył i para wszystko napędzała. Ale oczywiście człowiekowi wciąż było mało i Henry Ford, pionier masowego montażu, podpatrywał proces patroszenia zwierząt w rzeźni w Chicago. To znaczy zwierzęta były zawieszone na takich specjalnych hakach. Fordowi organizacja pracy się spodobała, bo każdy z pracowników zajmował się ściśle określonym zakresem obowiązków. To znaczy jeden odkrajał jelita, drugi wątrobę, trzeci jeszcze coś tam innego. I Ford postanowił przenieść tę organizację pracy do fabryki samochodów i w ten sposób zorganizował linię montażową, że każdy z pracowników zajmował się czymś innym. No i w tym momencie jeszcze bardziej czas w produkcyjnych halach przyspieszył. Elektryczność była tego paliwem, linia montażowa i elektryczność to są dwa takie specyficzne, charakterystyczne elementy tamtej rewolucji. Później był wiek XX, roboty, komputery. Zawsze marzyliśmy o sztucznym takim pracowniku. Już Arystoteles kiedyś powiedział, że jeżeli krosna zaczną tkać same, no to skończy się era niewolnictwa człowieka. No tak się okazało, że pojawił się właśnie taki niewolnik wtedy, który jest od nas szybszy, precyzyjniejszy, nie ma kaca po weekendzie i może wykonywać z dowolną precyzją w dowolnych warunkach różne rzeczy. Tym pracownikiem jest robot, który uwolnił nas z nudnej powtarzalności. My mogliśmy przejść do sfery kreatywnej, do pracy biurowej, białe kołnierzyki miały dużo roboty. I to była poprzednia rewolucja. Wody krzemowego potopu zaczęły zalewać krajobraz ludzkich takich kompetencji w fabryce. Ludzie przeszli do pracy bardziej kreatywnej, ale oczywiście technologia dalej się rozwija i ten postęp technologiczny w sposób wykładniczy następuje. Obecnie jesteśmy w trakcie, niektórzy mówią w przededniu, ale raczej w trakcie czwartej rewolucji przemysłowej. I tak jak podczas pierwszej rewolucji przemysłowej siłę ludzkich mięśni zastąpiliśmy siłą maszyn parowych, to tak teraz siłę ludzkiego rozumu staramy się zastąpić sztuczną inteligencją. Ale nie tylko sztuczną inteligencją, bo tych technologii jest bardzo dużo. To jest taka konwergencja tych technologii, czyli wiele różnych technologii rozwijających się wykładniczo daje jeszcze bardziej wykładniczy efekt końcowy. I to są takie kluczowe obszary, którymi teraz naukowcy i różni innowatorzy się zajmują. Oczywiście robotyka, sztuczna inteligencja, neuromorficzne architektury, o których prawie się nie mówi, a to właśnie w najbliższym czasie prawdopodobnie wywróci wszystko do góry nogami. Neuromorficzne architektury, czyli architektury, w których chodzi o to, że odwzorowujemy to, jak nasze neurony w mózgu działają w krzemie bezpośrednio, nie w postaci komputerowego programu. Budujemy na obraz i podobieństwo naszego mózgu. Druk 3D, 4D, 4D, czyli w funkcji czasu wydruk się zmienia, zaawansowane materiały, internet rzeczy, internet ciał, czyli to, co internet rzeczy, czyli różne czujniki i zbieranie danych, ale w internecie ciał to chodzi o to, że te czujniki na naszych ciałach montujemy i później możemy te dane do różnych rzeczy wykorzystywać. Drony, blockchain, chmury obliczeniowe i tu w nawiasie rzeczy, które dziedziny, które korzystają z osiągnięć tych poprzednich i też przez niektórych, na przykład przez Gartner, są uznawane jako element czwartej rewolucji przemysłowej, czyli różne neuronauki, kognitywistyka, biotechnologia, nanotechnologie, interfejsy mózg, komputer,
które pozwolą nam bardziej zintegrować się z maszynami. To są kluczowe trendy przez taką amerykańską firmę wskazywane, która zajmuje się przewidywaniem trendów, czyli sztuczna inteligencja wszędzie, głębokie uczenie, smart dust, czyli inteligentny pył, czyli to, co Lem już kiedyś przewidział, takie mikrocząstki, które będą komputerami albo sensorami połączone razem w sieć, które będą różne rzeczy nam analizowały i tak dalej, właściwie zbierały dane, a później sztuczna inteligencja będzie to analizowała, analiza big data. I wiele różnych innych rzeczy, tutaj z ciekawszych rzeczy, no to oczywiście digital twin, czyli cyfrowy bliźniak, odwzorowywanie różnych rzeczy w komputerze, czy to fabryk, czy to nawet naszych ciał. Teraz Dolina Krzemowa tym intensywnie się zajmuje. To wykracza poza zakres prezentacji, żeby omówić wszystkie rzeczy. Jedno jest wspólne, mamy turbo przyspieszenie tych technologii. O turbo przyspieszeniu mówił już kiedyś Stanisław Lem. Czy dałoby się dźwięk włączyć z prezentacji? A to ja mogę opowiedzieć, co on mówił. To znaczy, nie, to już może lecimy dalej, bo czas biegnie. Czy Lem mówił o tym, że jesteśmy w sytuacji osoby, która skoczyła z 90 piętra i leci w dół i ktoś wychyla się w połowie tej drogi i wychyla się przez okno i pyta tę osobę, jak tam? A on mówi, na razie wszystko w porządku i leci dalej. No i w pewnym momencie się zderzy i jesteśmy w tej samej sytuacji, czyli wszystko gwałtownie przyspiesza i to dotyczy nie tylko nas, Polaków, ale czy tam tylko Francuzów, ale cały świat jest obecnie w tym digitalnym wykładniczym wzroście zanurzony i tak naprawdę, no właśnie, sztuczna inteligencja jest, uważam, najważniejszą technologią z tych wszystkich technologii. Sztuczna inteligencja stała się możliwa dzięki temu, że fizyka ciała stałego sprawiła, że mamy układy scalone, chipy, komputery z tego wywodzące się, na których możemy uruchamiać algorytmy sztucznej inteligencji. W 57 był jeden tranzystor, później 63 8, później 16 w 65, później 77 256 tysięcy, dzisiaj 3 miliardy tranzystorów w tej niewielkiej płytce krzemowej się mieści. Te płytki krzemowe oczywiście do obliczeń wykorzystywane są u Państwa w smartfonach, w komputerach, w superkomputerach, wszędzie te płytki krzemowe są zainstalowane. Od lat 60. komputer potaniał milion milionów milionów razy przy wzroście mocy o milion milionów razy. Gdyby wszystko tak taniało, to 0,04 grosza obliczyłem, można byłoby kupić wszystkie towary i usługi wyprodukowane na Ziemi w ubiegłym roku. I sztuczna inteligencja i te wszystkie architektury szybkie, na których uruchamiamy sztuczną inteligencję, sprawia, że wiele problemów udało się rozwiązać. To są takie bardziej rozrywkowe zastosowania. Zaczęło się 97 rok, wygrana z Kasparowem w szachy. Później Jeopardy, to jest bardzo ciekawy komputer, nauczył się przetwarzania języka naturalnego i wygrywał z najlepszymi zawodnikami. To jest Grava Bank w Telewizji Polskiej, tak się nazywa. Czyli umie już komputer, potrafi posługiwać się językiem naturalnym, czyli naszym językiem. Gra Go, wszyscy kiedyś mówili, że no komputer w warcaby czy tam w szachy wygrywa, ale gra Go jest za bardzo skomplikowana, nigdy nie wygra z człowiekiem. No, nic bardziej mylnego. Ci wszyscy krytycy, którzy mówią, że nigdy sztuczna inteligencja czegoś nie będzie robiła, to się mylą i ten pan po prawej stronie wymyśla, czego to sztuczna inteligencja nie będzie robiła. Później się okazuje, że nauka i ci, co implementują te rozwiązania, pokazują, że ci krytycy są w błędzie. Poker, AlphaZero w ogóle to jest ciekawe, nauczyła się sama ze sobą w 3 dni całej wiedzy ludzkości na temat gry Go i pokonała wcześniejszą wersję, która wygrała z Lee Sedolem, czyli z arcymistrzem w 2016 roku w stosunku 100-0. I ta z 2017 roku wersja uczyła się bez żadnej wiedzy eksperckiej, grając sama ze sobą. I pokonała wcześniejszy algorytm, który z kolei pokonał człowieka, więc dzisiaj człowiek nie jest w stanie z algorytmem wygrać. Poker, debaty oksfordzkie, StarCraft, tam wszystko jest już opanowane przez komputery. Wszystko jest pewną formą gry, także to jest nie tylko rozrywka, ale też giełda, przemysł 4.0 i inne różne zastosowania, gdzie te same algorytmy bardzo często się stosuje. Morwek zaprezentował taką kiedyś ilustrację, którą przywołuje Max Tegmark w książce Życie 3.0.
różny krajobraz ludzkich kompetencji. Woda to jest sztuczna inteligencja zalewa kolejne ludzkie kompetencje, już zalała takie proste rzeczy jak wygrywanie właśnie w te gry, pomału zalewa takie rzeczy jak na przykład sterowanie różnymi procesami w fabrykach, prowadzenie samochodów, pytanie czy najwyższe szczyty zaleje. Myślę, że już zalewa. Szkoda, że dzisiaj więcej czasu nie mam Państwu, bym to udowodnił, bo też sztuką generatywną się zajmuję. Sztuczna inteligencja jest bardzo twórcza. Do czego to nas doprowadzi? Według Maxa Tegmarka do życia 3.0, czyli życia, które na obraz nasz i podobieństwo będzie posiadało świadomość, które będzie zajmowało się wszystkimi procesami produkcyjnymi i tak dalej, my tylko będziemy z tego korzystali. W sumie życie 3.0 do tego nie jest potrzebne, bo już i dzisiaj bez świadomości sztuczna inteligencja wiele procesów automatyzuje, ale według Ryja z kolei z Kurzweila właśnie ta inteligencja, byśmy powiedzieli 3.0 życie, sprawi, że człowiek właściwie już niczym nie będzie musiał się zajmować, bo sztuczna inteligencja i produkcją, i odkrywaniem różnych rzeczy będzie się zajmowała, uprawianiem nauki i tak dalej, a my będziemy tylko, no właśnie pytanie, co będziemy robili? Kole pili i oglądali Netflixa. Bardzo ważne w tym wszystkim są dane. Dane to paliwo dla sztucznej inteligencji, tak jak paliwo dla samochodów. Mamy eksplozję danych, wykładniczy wzrost ilości danych. W 175 zettabajtów będzie w 2025 roku danych. Oczywiście do przesyłania tych danych no to będzie potrzebne nie 5G, a 6G. Ciekawe, co wtedy krytycy będą mówili tej technologii. 6G, czyli 100 razy szybsze niż 5G. 142 godziny filmów z Netflixa w jedną sekundę będzie można przesłać. I to takie resume, jeżeli chodzi o dane i sztuczną inteligencję. Praktyczne zastosowania, teraz bardzo krótko, automatyzacja, rolnictwo, produkcja, inteligentne roboty. To jest przykład brytyjskiej firmy, która stworzyła takiego drona, takiego robota, który sadzi drzewa w sposób całkowicie autonomiczny. Podobne drony zresztą teraz testują w rolnictwie, żeby chwasty wykrywać, wyrywać, żeby sadzić różne rośliny. Biocarbon, 6 dronów, 100 tysięcy drzew dziennie potrafi zasadzić. Mamy inteligentne fabryki, inteligentne miejsca pracy, inteligentne miasta, inteligentne domy, inteligentny kurz i tak dalej, wszędzie są sensory, wszędzie jest internet rzeczy, wszędzie jest sztuczna inteligencja, która służy do analizowania tych danych, bo poprzedni paradygmat jest niewystarczający, żeby tak dużo danych analizować, więc potrzebujemy sztucznej inteligencji. Takie jest Fujisawa, miasteczko japońskie, które wszędzie wdrożyło internet rzeczy, czyli element czwartej rewolucji przemysłowej. Optymalizują wszystkie procesy i w domach, i na skrzyżowaniach. Czujniki są wszędzie zamontowane, przez to nie ma korków, energia jest lepiej oszczędzana ludziom, żyje się wygodnie. Osoby starsze mają na przykład też taką cyberdiagnozę, monitoring cały czas funkcji życiowych. No i takie przydomowe elektrownie, czyli każdy ma własną elektrownię, zarządzane przez sztuczną inteligencję są. Mamy zmianę podejścia z wykrywaj i naprawiaj, i na przewiduj i zapobiegaj dzięki właśnie internetowi rzeczy. Dzięki też cyfrowym bliźniakom, Nvidia ostatnio w nowym superkomputerze stworzyła cyfrowego bliźniaka Ziemi, czyli model Ziemi, na którym można różne symulacje klimatyczne prowadzić. Takie same modele w fabrykach już się robi, ja sam kiedyś wdrażałem taki system. Czyli odwzorowuje się w komputerze jakiś albo proces produkcyjny, albo jakiegoś, nie wiem, maszynę, robota czy coś i w komputerze można symulacje robić najróżniejszych jakichś tam zmian, ustawień i tak dalej, nie zatrzymując linii produkcyjnej. Czyli możemy sobie w komputerze wirtualnie zasymulować różne rzeczy, a później, jeżeli to działa, jest w porządku, to stosujemy w praktyce. Internet ciał, no to tak jak mamy internet rzeczy, różne czujniki do różnych rzeczy, różnych maszyn przyczepiamy, to też do naszych ciał przyczepiamy i sztuczna inteligencja jest systemem wczesnego ostrzegania, informuje nas o różnych przyszłych skorzeniach i o tym, że coś złego się dzieje. Nasze ciała są maszynami, więc nic dziwnego. Mamy takie roboty, Boston Dynamics oczywiście w celach wojskowych je rozwija, ale też pojawiają się takie sygnały, że takie roboty w przyszłości w fabrykach będą w trudnych warunkach pracowały. Zresztą Elon Musk w tym roku zaprezentuje Tesla Bot, czyli robota, który będzie wyglądał tak jak człowiek. To trochę przypomina nieliniowce skończone z powieści Stanisława Lema z Cyberiady, które będą w trudnych warunkach w fabrykach pracowały i przenosiły różne ładunki. Więc on tak sobie chodzi. Duże osiągnięcie, jeżeli chodzi o motorykę. To jest robot Elona Muska. W tamtym roku
człowiek był przebrany za robota, więc jeszcze nic nie pokazał. W tym roku ma być prototyp. Są już takie roboty społeczne, może nie konkretnie pod cele produkcyjne, ale rewolucja przemysłowa to też integracja człowieka z maszyną. To jest przykład interfejsu człowiek-maszyna. W ramach swojej pracy dyplomowej coś takiego badałem. Więc takie rzeczy już dzisiaj można robić. To jest film z targów CES w Las Vegas. Takie roboty są coraz inteligentniejsze, one nie tylko się ruszają, ale też odpowiadają na nasze pytania, czy polecenia wykonują. Dzięki modelom językowym, czyli takim modelom, które potrafią, dzięki którym roboty takie albo boty w komputerze są w stanie interpretować to, co do nich mówimy, odpowiadać, nawet sensownie bardzo czasami, wykonywać różne później polecenia i tak dalej. To jest też postęp wykładniczy. Dzisiaj WDAO 2021 rok ma 1,75 biliona parametrów. W mózgu mamy 100 tysięcy miliardów połączeń, więc zbliżamy się do tej granicy. Oczywiście to w tych modelach jest uproszczone, ale istnieją takie projekty jak Human Brain Project, gdzie nie testuje się uproszczonych odpowiedników. Inne zastosowania takich właśnie botów, robotów czy modeli językowych. Sprzedaż oczywiście. Jest taka Soul Machine z Nowej Zelandii firma. Osiągnęła 100% zastąpienie ludzi w obsłudze klienta, 40% rozwiązanych problemów przy pomocy takich botów wirtualnych, asystentów. To już banki wykorzystują też i na lotniskach są montowane i tak dalej. To jest taki interfejs człowiek-maszyna, czyli robot, awatar, który rozumie nas i wykonuje nasze pytania. Są już takie też, to jest właśnie na tych modelach językowych oparte, to jest sztuczna inteligencja, która o sensie życia rozmawia bardzo sensownie. Bardzo sensownie, ale niestety dźwięku nie ma. Jak Państwo wpiszą GPT-3, awatar, sens życia po angielsku, to polecam. Bardzo interesujący film. Autonomiczny transport, przewożenie różnych towarów i tak dalej, to też jest segment, gdzie sztuczna inteligencja jest stosowana. Rynek rośnie o 63% rocznie. W 2026 roku osiągnie 54 miliardy dolarów. Już taksówki autonomiczne. Firma Lyft w Miami w ubiegłym roku wprowadziła coś takiego. Już są też takie tiry autonomiczne. Jeżdżą, są testowane. Wiele milionów mil przejechały. Okazuje się, że mniej wypadków powodują i są bezpieczniejsze niż samochody prowadzone przez człowieka. Oczywiście takie same rzeczy w fabrykach do przewożenia z miejsca na miejsce różnych towarów są wykorzystywane, podobne algorytmy firma Amazon w swoich fabrykach stosuje. Tak a propos tego transportu, startup opracował baterię błyskawiczną, ładowanie trwa 5 minut i pozwala przejechać na takim jednym ładowaniu ta bateria 480 km. Taka, no właśnie w stronę krytyków samochodów elektrycznych taki slajd umieścił. Zawsze wszyscy mówili, że w ubiegłym wieku w science fiction mówiło się, że będą latające samochody, a to wszyscy się dziwią, że gdzie te samochody latające? A no mamy latające samochody. City Airbus, taka firma stworzyła latające taksówki, 4 pasażerów, tam się mieści 120 km na godzinę, lata 96 km zasięgu. Certyfikacje zaczną w 2023 roku, po 2025 chcą wdrażać na rynek to. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, Stanisław Lemiał przewidział, fantematyka w sumie technologicznej, czyli projektowanie, nauka, medycyna, rozrywka, symulowanie różnych procesów. Zakłada się takie okulary, można sobie szkolenie pracownikom zrobić, bo jak się założy, to ci pracownicy widzą wirtualny świat i mogą sobie na przykład jakieś rzeczy wykonywać przy wirtualnych maszynach, uczyć się czegoś albo jakieś procesy symulować w 3D, w świecie wirtualnym. Jest też rozszerzona rzeczywistość. Tutaj pan na zdjęciu, którego nie umieściłem, naprawiał maszynę, naprawiał robota przemysłowego bez instrukcji żadnej obsługi, bo miał założoną rozszerzoną rzeczywistość i widział po prostu, sztuczna inteligencja rozpoznawała obrazy, jaki element aktualnie robi i wyświetlała różne wskazówki, jak coś naprawić. Taki system ekspertowy. Druk 3D, wytwarzanie addytywne. Państwo wiedzą, co to jest druk 3D, o tym nie będę mówił. Jest też druk 4D, który jak się wydrukuje coś, to zmienia się w funkcji czasu, czyli czas mija i się to, co wydrukowało, zmienia w funkcji czasu. Już pewnie, no to już kończę. Ostatnie już slajdy. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że mamy szybkie komputery. Ostatnio taki został wypuszczony chip Cerebra z CS2, który
pozwala tworzyć modele sztucznej inteligencji, które mają 120 bilionów parametrów i to już przewyższa 100 bilionów synaps obecnych w naszych mózgach. To jest takiej wielkości. Jest też coś takiego jak komputery kwantowe, które prawdopodobnie dziedzinę sztucznej inteligencji wywrócą do góry nogami, szczególnie takie rzeczy równoległe jak sieci neuronowe. 100 kubitów, czyli kwantowych bitów, wystarcza, żeby wykonać obliczenia niemożliwe do wykonania w ciągu czasu istnienia wszechświata na tradycyjnych superkomputerach, a dziś mamy 127-kubitowe komputery, jeszcze na razie bardzo wąskiego zastosowania, czyli do bardzo wąskich problemów są wykorzystywane, ale to się rozwija to tak samo wykładniczo jak te tradycyjne komputery. Neuromorficzne, po lewej stronie IBM True North, gdy się z takich chipów zrobi taką ścianę, to ta ściana może mieć nawet 8 miliardów neuronów, 512 modułów wystarcza. To jest już prawie tyle, ile niedźwiedź brunatny ma, albo więcej niż makak rezus. I to pobiera mniej niż suszarka do włosów, dokładnie 300 watów. Taka ściana i te neuromorficzne struktury są bardzo podobne do tych neuronów, które mamy w mózgu. Jeszcze na razie z połączeniem z tego problem, ale właśnie tym Human Brain Project się zajmuje. Po prawej rozwiązanie Intela, które jest 22 razy szybsze od IBM True North. 1 milion neuronów w takim chipie się mieści i 5000 razy szybciej pracuje niż biologiczne neurony, taki sztuczny neuron. Na tym możemy budować sztuczną inteligencję, na tym możemy budować różne takie systemy, które będą rozpoznawały różne wzorce, obrazy wykrywały i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko się zmienia, wiedza jest istotna. W ciągu kolejnych 10 lat będzie tyle zmian, co w ciągu ostatnich 100 lat. Dzięki demokratyzacji dostępu do technologii na te wielkie wyzwania społeczne możemy odpowiadać wszyscy. Kiedyś odpowiadali członkowie wyłącznie rodzin królewskich, rządy, korporacje. Dzisiaj technologie są tak tanie, że państwo, jak ostatnio przeanalizowałem, mają w kieszeni coś, co kosztowało wiele milionów dolarów 20 lat temu. Takie sensory, które mają państwo w iPhone'ie najnowszym, to kosztowały kilka milionów dolarów 20-30 lat temu i zajmowałyby spore pomieszczenie komputery, które by to wszystko przetwarzały. No może, no tak, 20, no 30-40 lat temu. Tu widać postęp, 93 rok, co było, a w 2013 co było, a co jest jeszcze dzisiaj, to jeszcze dalej idący postęp. Na koniec, technologia jest dobrym niewolnikiem, ale złym panem. Nie powinniśmy o człowieku zapominać. Human-centered AI, czyli skoncentrowana na człowieku sztuczna inteligencja, czy w ogóle technologia jest czymś bardzo istotnym. Bardzo dziękuję. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Dziękuję.